Nie stawiam siebie, broń Boże, jako wzór do naśladowania, ale chciałbym się z wami podzielić pewnym moim odkryciem w tym konkretnym temacie, który chciałbym wam zaproponować jako postawę tego tygodnia, jako temat tego miesiąca. Pomysły zjawiały się najczęściej w jakichś szczególnych czasach: Wielkiego Postu, Adwentu, okresu wielkanocnego, ale też zjawiały się one. Jako roczne projekty, jako projekty związane z konkretnymi tematami. Podobała mi się bardzo swego czasu ta idea. A więc pewnych wyzwań, które sobie człowiek stawia, i stara się w jakimś określonym czasie je realizować. Ale nie chciałem, żeby to właśnie przybrało tylko i wyłącznie taką formę challenge'u, a więc takiego wyzwania na jakiś czas, ale chciałbym, żeby to było coś głębszego, coś, co by w jakiś sposób zaowocowało też w moim życiu. I tak pojawił się ogólnie temat zbudowania siebie. Każdy z nas ma swoją. Historię bardzo indywidualną, bardzo osobistą, bardzo szczególną, też, która składa się z wielu elementów, które stanowią o naszej codzienności. To, czym się zajmujemy, na co poświęcamy czas, co nas interesuje, jak i też osoby, z którymi się spotykamy, treści, które nas przenikają, co oglądamy, co czytamy, czym się interesujemy. To wszystko stanowi o naszym życiu, o naszej codzienności. Cały szczegół budowania siebie polega na tym, aby wykorzystać właśnie dostępne środki, a więc te elementy, które są obecne w naszym życiu, i tak je poukładać, tak je ze sobą zestawić, aby rzeczywiście przyczyniały się do tego, żeby swoją osobę czymś zbudować, ale też swoją osobą coś w swojej codzienności zbudować. Pierwszą rzeczą, nad którą właśnie trzeba się zastanowić, o której trzeba pomyśleć, to jakie elementy z mojej codzienności warto dodać do tego budowania, a jakie elementy niestety trzeba wykluczyć, je, z nich zrezygnować. Za każdym razem, kiedy projektowałem pewne rzeczy, które miały je ubogacić, pojawiały się trzy wspólne mianowniki: mianowicie pomysł, czas i cel. Przyjęło to pewną formę projektów, które realizowałem na łamach swojej strony. Pewnie je pamiętacie. Ważne słowa, ważne pytania, myśl na siedem, supełki, pozytywne kierunki, wielkanocny kwadrans, alfabet chrześcijanina. Z jednej strony, realizacja tych projektów dopingowała mnie żeby się nad jakimś treścią zatrzymać, zastanowić, żeby jakąś treść przetrawić w swoim życiu, ale też mobilizowało mnie to do realizowania tego w swoim życiu. Stwarzając konkretne zadania, człowiek się budował. Człowiek się rozwijał, a więc uczestnicząc w tym, tak naprawdę miałem okazję się czymś ubogacić, czymś się zbudować. To staje się pewnego rodzaju już procesem, a nie jakimś jednym zadaniem. Ta forma, o której mówię, projektów, które realizowałem na łamach swojej strony, do tego stopnia mi się spodobała, że już w zasadzie większość tego, co robię, robię właśnie w takim duchu. Mogę czasami nie wiedzieć, jak coś mam zrobić. Ale najważniejsze jest to, że wiem, jaki mamy cel, do którego chcę podążać. Zauważcie, że ostatnimi czasy, już w zasadzie od przeszłego roku te tematy ze sobą się bardzo zespalają. Jeden wynika z drugiego, one są ze sobą bezpośrednio połączone. Chciałbym właśnie w ten sposób pokazywać Wam, jak życie jest całościowo jakąś pewną logiczną układanką tych elementów w naszym życiu, które trzeba zaakcentować, rozwijać, odkrywać, ale przede wszystkim jeszcze bardziej. Bardziej wprowadzać do swojego życia. Projekty pomagają mi, bo taki jest ich akcent. Najpierw pomagają mi budować się duchowo, ale zważam też na to, żeby pozwolić się tym projektom kształtować fizycznie. Nawyki, przyzwyczajenia, zmiany pewnych zadań, które realizuję, sumienność, pracowitość, wytrwałość. To są pewne rzeczy, pewne cechy, które nabywam właśnie dzięki projektom, dzięki temu, że próbuję w swoim życiu siebie budować i budować innych. Chciałbym, żebyśmy w tym etapie właśnie dokonali pewnej analizy, pewnej oceny. Zastanówcie się, co was ostatnio, kto lub jaka sytuacja was zbudowała. Czym was zbudowało to? Ale myśląc przyszłościowo, zadajmy sobie też drugie pytanie, mianowicie, co chciałbyś bardziej zbudować w swoim życiu, a więc jaką kwestią chciałbyś się zająć? Działanie tego zbudowania siebie jest jakby dwukierunkowa. Z jednej strony mamy wkład ale z drugiej strony jest refleksja. Po stronie wkładu, a więc tego, co w nas wchodzi, leży cała ta informacja, która do nas dociera, którą pochłaniamy, którą czytamy, rozważamy, przyjmujemy. By w ten sposób jeszcze bardziej pogłębić swój światopogląd w jakiejś konkretnej dziedzinie i sprawie. To, co jest wkładem w nasze życie, to jest otwieranie kolejnych drzwi naszego życia. I oczywiście nie ma gotowych rozwiązań. Trzeba niestety czasami eksperymentować. Po stronie refleksji natomiast leży inna kwestia, mianowicie. Żebyśmy maksymalnie jak się tylko da, wyłączyli zewnętrzne czynniki. Mamy to uczynić po to, by redukując to wszystko, co jest na zewnątrz, bardziej pozwolić samemu sobie wejść w głąb siebie. To jest etap, w którym masz zastanowić się nad wkładem, a więc nad informacjami, które otrzymałeś, i przetrawić je poprzez swoją refleksję właśnie w konkretne pytania, odpowiedzi, sugestie, działania. Propozycją dla tego tygodnia, ale też dla tego miesiąca jest. Kolejny projekt. Mianowicie chciałbym, żebyśmy najpierw w tym tygodniu osobiście każdy z nas zastanowił się, co może być takim wkładem. Może Pismo Święte, może inna książka, może jakaś strona internetowa z konkretnymi myślami, cytatami, może jakieś jeszcze inne źródło. Ustal pierwszy tydzień pozwól sobie ustalić właśnie co będzie twoim takim źródłem wkładu. Co Będziesz zyskiwać, jakie informacje będziesz zdobywać, w jakim temacie chcesz coś zbudować. Jeśli ustalisz już, co jest źródłem, co jest wkładem Twoim osobistym, to później podejmij właśnie kolejne dni pewną konkretną pracę codzienną. Wyznaj sobie czas. Ile chcesz czasu poświęcić na to zadanie codziennie, o której konkretnie godzinie i w jaki sposób to zadanie chcesz realizować. Kiedy już będziesz wiedział, jakie jest źródło, jaki jest Twój wkład, kiedy ustalisz sobie już konkretny plan działania, to przejdź do etapu refleksji, a więc zastanawiaj się, co Ci ta informacja, którą zdobywasz, daje. Przekładaj to na swoje doświadczenie wewnętrzne, a więc próbuj się rzeczywiście tymi cytatami, myślami, zdaniami. Czymkolwiek rzeczywiście zbudować. Wielu z Was miało okazję uczestniczyć w realizacji ostatniego projektu, a więc 50 wersji codzienności. Ten projekt ustalał jedną rzecz. Źródłem, wkładem osobistym jest Pismo Święte, codzienny fragment z Liturgii Słowa. Spotykamy się codziennie o godzinie 9 przez mniej więcej 15-20 minut. To, co jest refleksją, to jest wejście w bardziej zrozumienie tego fragmentu Ewangelii i spróbowanie przełożenia go na życie codzienne. Czym mam żyć? Co mam zrobić? Kolejnym etapem tego projektu, tej wersji było ustalenie, co udało mi się w ciągu dnia w tym kontekście tego słowa zrealizować w swojej codzienności. Kształt myślę, że jest jasny, przejrzysty, konkretny, i spróbujmy w kolejnych dniach zbudować coś bardziej osobistego, coś bardzo też twórczego, co będzie nas rzeczywiście wewnętrznie w jakiejś sferze budowało.